Bardzo podobało nam się Twoje CV. Właśnie poszukujemy takiego specjalisty do spraw marketingu, więc z radością przyjmiemy Cię do naszego zespołu. Oczekuj naszego maila, powiedział Jewgeni, szef działu rekrutacji. Ania była szczęśliwa, szczęśliwa do nieba. Ileż wysiłku kosztowało ją zdobycie takiej posady? Teraz będzie mogła się zrealizować, tak jak marzyła. Dziękuję. Dziękuję, dziękowała Jewgenijowi. Dziewczyna wyszła z gabinetu do przytulnego, ale dość minimalistycznego holu. Tam siedziała sekretarka Jewgenija, a za ścianą pracował jeszcze jakiś personel. Jak się masz? zapytała sekretarka Diana. Miały okazję się poznać, gdy Ania czekała na swoją kolej. Jewgenij bardzo się spóźnił. Zostałam przyjęta, wykrzyknęła entuzjastycznie Ania. Rozkładając ręce na boki. No, dokładniej mówiąc, będę czekać na odpowiedź mailową, ale jestem pewna, że już mnie przyjęli. No, widzisz, a nie wierzyłaś, uśmiechnęła się Diana. Wszystko jest możliwe. Ania wyszła z biura w podniesionym nastroju. Została przyjęta do pracy, prawie. Nie mogła w to uwierzyć. Teraz będzie pracować w najbardziej kreatywnej firmie. Na tę firmę trafiła niedawno. Długo szukała pracy, która będzie godna jej pięciu lat studiów na uniwersytecie. Wielu odmawiało jej z powodu braku doświadczenia, ale Ania to naprawiła, podejmując się każdej pracy, która choć trochę była związana z jej dziedziną. I w końcu zauważyła ją ta firma: Firma tworzy gry w gatunku horrorów. Ania będzie odpowiadać za reklamę i część kreatywną. Jak to kusząco brzmiało? Dziewczyna spojrzała na zegarek, potem na rozkład pociągów. Do domu pozostała jeszcze godzina. Zauważyła kawiarnię po drugiej stronie ulicy i skierowała się tam. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, jakiś szaleniec prawie jej nie potrącił, w ostatniej chwili hamując. Głupia, co się pchasz pod koła? Zaklął kierowca. To ty patrz na drogę, głupku odpowiedziała mu Ania ten idiota prawie ją zabił. Mężczyzna splunął przez okno, dodał gazu. Przewracając oczami i mówiąc, pojeździli. Nastrój był całkowicie zepsuty. I dlaczego? W tym mieście wszyscy są tacy złośliwi. Może kawa pomoże trochę się otrząsnąć. Ania weszła do kawiarni i wybrała kawę. Jak się masz? Nagle usłyszała głos barmana. Widziałem to z okna zdarzają się tacy idioci. Chłopak okazał się bardzo miły zarówno w środku jak i na zewnątrz. Ania od razu poczuła do niego sympatię. Zrobił jej bardzo smaczną kawę na mleku kokosowym, a na kubku napisał swój numer telefonu. Ania roześmiała się i wyraziła wdzięczność Bariście. Nie powiedziała, że jej serce jest już zajęte. Spojrzała na swój pierścionek zaręczynowy i w jej głowie od razu pojawił się obraz Andrzeja. Jak on tam. Pewnie znów wyjechał do pracy. Trzeba by jakoś spróbować go przekonać, że jej praca jest dla niej bardzo ważna. Ania wiedziała, że Andrzej będzie temu przeciwny. Dojeżdżać do innego miasta! On sam wiecznie był w rozjazdach, więc przestaną się w ogóle widywać. Może warto do niego zadzwonić teraz? Ania wybrała numer, nacisnęła słuchawkę i rozłączyła się. Nie, takie rzeczy trzeba mówić nie przez telefon. Andrzej był w ogóle przekonany, że wyjechała na manicurę i pedicurę. Co jeszcze może zapomnieć dziewczyna ze wsi w dużym mieście? Ania długo udawała głupią. Już czas, żeby wiedział. Chcę być sukcesem. Wydaje się, że Andrzej zobaczył jej nieodebrane połączenie i zaczął do niej dzwonić. Musiała odebrać. Dlaczego dzwoniłaś? Zapytał. Och, tak po prostu chciałam pogadać. A potem przypomniałam sobie, że masz pracę. Jak tam u was z Wadimem? Ile towarów sprzedaliście? Ach, już połowę. Niedługo wracam do domu. Kiedy przyjedziesz? Za jakieś dwie godziny. No to do zobaczenia, kochanie. Do zobaczenia, kochanie. To dość banalne pożegnanie, ale bardzo im się podobało. Przynajmniej Ania lubiła wymawiać słowo ukochany. Było w nim coś wyjątkowego. Dziewczyna wsiadła do metra, które pomogło jej dotrzeć do pociągu podmiejskiego. No i znowu. Powrót do rodzinnego przedmieścia. A tak bardzo chciałoby się zostać tutaj. W tym wielkim mieście możliwości i kariery. Chociaż nie wszyscy byli tu przyjaźni, to jednak wielu było zdeterminowanych. Musieli budować karierę, tak jak Ania. Pragnęła czegoś więcej niż tylko gotować barszcz dla swojego pracującego męża. Była tego warta. Czy na darmo zdobywała wyższe wykształcenie? Tak, nie w Moskwie, ale jaka to różnica? Uczelnie w prowincji nie są gorsze. Ania wsiadła do pociągu podmiejskiego i długo myślała, jak zacząć rozmowę, żeby Andrzej się nie zdenerwował. Nic sensownego nie przyszło jej do głowy, za to Ania rozlała wodę na swoje siedzenie, gdy przypadkowo szturchnęła łokciem butelkę. Bardzo nie w porę zadzwonił telefon. To była siostra. Teraz nie chciała odbierać, Ania była bardzo zła, wszystkie jej spodnie były mokre, nie było na czym usiąść, ludzi w pociągu było sporo, nie było gdzie się przesiąść. Na szczęście jakaś dziewczyna się przesunęła, tym samym zwalniając miejsce dla Ani. Spojrzała na nią z wdzięcznością i w końcu odebrała telefon od siostry. Cześć, jak się masz? Zapytała Lena. Zadzwoniłaś do mnie, żeby zapytać, jak się mam. Odpowiedziała złośliwie dziewczyna, co za kpina. Ania myślała, że to coś pilnego, Lena dzwoniła kilka razy. Nie, po prostu trzeba było jakoś zacząć dialog, czyli wszystko źle. Dobrze, po prostu zadzwoniłaś nie w porę. Przez ciebie teraz siedzę w mokrych spodniach, wiesz, jakie to nieprzyjemne. Podejrzewam, ale nie zadzwoniłam po wsparcie, mam taką wiadomość, że teraz padniesz, no, mów już natychmiast. W ogóle pamiętasz kasię tursukową z naszej 11 klasy B? Pamiętam. Gwiazda szkoły prawie była, a do tego medalistka, tak, i przyjaźniłyście się wtedy, więc postanowiłam się podzielić, ona przecież nadal mieszka w Czechowie. Cały czas marzyła, żeby przeprowadzić się do Moskwy, ale tak się nie przeprowadziła, zresztą jak wielu innych naszych kolegów z klasy. Lena, przejdź do rzeczy, ganiła ją za powolność Ania, nienawidziła takich ludzi, zaczynają od Bożego Narodzenia. Na Boga. W ogóle urodziła pierworodnego, naprawdę, a kto jest ojcem? Ten koła z naszej klasy. Nie wiem, o ojcu doszły nie tylko plotki o dziecku, przecież kiedyś się z nią kontaktowałaś, teraz jesteś w pobliżu, idź do niej w gości, znam nawet adres. Na pewno się ucieszy, jak cię zobaczy. Myślisz, dawno się z nią nie kontaktowałam. Och, jak cię zobaczy, od razu wszystko sobie przypomni. A jak w ogóle doszły cię te plotki, przecież powinnaś być w Czechach, czy coś mi umknęło. Wszystko się zgadza, mama mi szepnęła przez Skype'a, zaśmiała się Lena, pomyślałam, że też powinnaś wiedzieć. Odwiedź się, Aniu, pogratuluj. Jestem pewna, że ucieszy się z takiej niespodzianki. Tak długo marzyła o dzieciach, wydaje się, że dopiero co skończyłaś szkołę. A teraz już rozmawiamy o dzieciach? Jak ten czas leci, w każdym razie odwiedź się i przekaż ode mnie pozdrowienia, koniecznie. Ania odłożyła słuchawkę, dzięki tej rozmowie jej nastrój znowu się poprawił. Dziś skakała od złego do dobrego i nie mogła znaleźć złotego środka. Do Andrzeja już nie dzwoniła. Trzeba było porozmawiać o jej i jego pracy przy osobistym spotkaniu, wtedy przyjdą do głowy właściwe słowa, tak zawsze. Najważniejsze to trafić z momentem, nieterminowe pytanie może prowadzić do prawdziwej kłótni, a nawet rozwodu, a tego Ania na pewno nie chciała. Bardzo kochała Andrzeja, mieszkali razem już kilka lat w zgodzie, tak, czasem się kłócili, ale kto nie ma kłótni, moim zdaniem dziwna jest ta para, u której wszystko idzie idealnie i nie ma kłótni, właśnie ta para powinna pomyśleć o niezdrowych relacjach. Czy u nich z Andrzejem wszystko było w porządku? Był wspaniałym mężem, ona była dobrą żoną. Czego więcej można chcieć od życia stabilność, pensja, a marzenia co z marzeniami, kiedy partner zupełnie nie akceptuje twoich poglądów na życie? Na to pytanie Ania nie mogła odpowiedzieć. Andrzej pod wieloma względami był od niej daleki na przykład ona bardzo często chodziła do różnych muzeów. Odwiedzała wystawy, bo naprawdę ją to interesowało. Andrzej zaś na tych wystawach albo marudził, albo zasypiał, nie było innej opcji, Andrzejowi odpowiadał bardziej przyziemny styl życia, nie był fanem sztuki, nigdy nie rozumiał sensu przekazywanego przez autora, jeśli przed nim stała naga bogini, na pewno nazywał ją brudną prostytutką, a kiedyś wykrzyczał to na całe muzeum. Potem przez całą wystawę Ania starała się nie spotykać wzrokiem z ludźmi, wszyscy ich osądzali, a dokładniej Andrzeja. Tego dnia Andrzej znów zasnął, kiedy oglądali obraz. Wtedy do Ani dołączył mężczyzna, który znał się na sztuce: to twój mąż! zapytał, tak, jest trochę zmęczony. Wzruszyła ramionami Ania, widać ten człowiek nic nie rozumie ze sztuki, a człowiek bez sztuki, czy to w ogóle człowiek, w tym masz rację! uśmiechnęła się Ania. Ale mój mąż po prostu nie interesuje się kulturą, za to jest bardzo pracowity. Radzę ci więcej nie prowadzać go na wystawy, nie ośmieszaj się. Ania posłuchała tej rady, Andrzeja więcej do muzeum i galerii ze sobą nie brała. I on też nie miał nic przeciwko, wręcz przeciwnie, był zadowolony, że żona uwolniła go od takiego ciężkiego. Brzemienia: tak jeśli tak nie lubiłeś ze mną chodzić do tych miejsc po co chodziłeś, śmiała się Ania. Zachowania Andrzeja wydawały się jej nielogiczne. Nie chciałem cię urazić, ty też musisz odpoczywać, a ja powinienem cię wspierać. Zróbmy tak. Ty pracujesz w swojej ulubionej pracy, ja zajmuję się sztuką. Pasuje. Zgoda. Andrzej pracował na własny rachunek. Razem z przyjacielem skupowali różne towary, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, a potem rozwozili je po wsiach. Niewielu na wsi może sobie pozwolić na takie luksusy bogatego życia. Jak to nazywają, a niektórzy mieszkańcy po prostu nie chcieli jechać do miasta, żeby kupić jakąś szmatkę. Za to Andrzej z przyjacielem sprzedawali wszystko w dobrej cenie, tym samym zarabiali na życie, a mieszkańcy byli zadowoleni i sprzedawcy, pieniędzy na wszystko starczało. Prawda, często Andrzeja nie było w domu, bo podróżowanie po miastach i wsiach Rosji zajmowało dużo czasu, czasami nie pojawiał się w domu miesiącami, ale Anni wszystko pasowało, jej też podobało się takie życie. Mogła sobie pozwolić nie pracować i zajmować się tym, co lubi, ale potem zaczęło jej się nudzić gotowanie barszczu, a potem nic nie robienie przez kolejne trzy dni, malowała, lepiła z gliny, szyła, ale za każdym razem sprawiało jej to coraz mniej przyjemności i wtedy postanowiła. Znaleźć pracę oczywiście nic Andrzejowi nie powiedziała, złościłby się i udowadniał, że jego pieniędzy na wszystko wystarcza, a po co jej się zadręczać? A Ania by odpowiedziała, w takim razie po co mi było zdobywać wyższe wykształcenie? Jednak ten dialog odbywał się na razie tylko w głowie Ani, tak naprawdę nie wiedziała, jak Andrzej zareaguje na wiadomość o jej pracy. Ania próbowała do niego zadzwonić, żeby powiedzieć o swoich planach, które bardzo się zmieniły, ale Andrzej nie odbierał telefonu. Widocznie był zajęty, Ania wyszła z pociągu i skierowała się do najbliższego sklepu. Trzeba było kupić jakieś prezenty dla Kasi i jej dziecka. Na szczęście obok był lokalny sklepik, w którym sprzedawano wszystko od papieru. Toaletowego po komputery, pewnie w takich sklepach, Andrzej wszystko kupował wygodnie i korzystnie. Dzień dobry, przywitała ją uprzejma sprzedawczyni czy mogę w czymś pomóc? Nie, myślę, że najpierw rozejrzę się za towarami grzecznie odmówiła Ania i zaczęła chodzić po alejkach, szukając czegoś dobrego, co potrzebne mamie i dziecku. Trafiła na stoisko z zabawkami dla dzieci, na pewno niemowlakom daje się grzechotki, a on sam będzie mógł określić swoje gusta. Kiedy będzie kilka miesięcy starszy, wybrała też dla malucha biały kocyk. Na początku chciała kupić kolorowy, ale potem zrozumiała, że nie zna płci dziecka, więc musiała kupić coś neutralnego, dla Kasi wzięła. Pudełko jej ulubionych kiedyś cukierków, Ania wyłożyła te wszystkie towary na kasę i czekała. Aż kasierka wykona swoją pracę, po opłaceniu Ania zapytała, proszę mi powiedzieć, jak mogę dojechać na biedeński bulwar 37. O, tam jedzie prawie każdy autobus, wyjdź ze sklepu i skieruj się w prawo, tam po drugiej stronie ulicy będzie przystanek, wszystkie autobusy będą jechać na biedeński bulwar, a tam już znajdziesz, jak znaleźć odpowiedni dom. Dobrze, dziękuję, miłego dnia. Jak tu wszyscy uprzejmi, nie to, co w Moskwie ponurzy i cały dzień smutni, nie wszyscy oczywiście, ale większość, zwłaszcza ludzie, którzy pracują w gastronomii, oni w ogóle wyglądają jak zombi, szkoda takich ludzi, to przecież głównie studenci, idą tam z powodu braku pieniędzy. Bez doświadczenia nigdzie indziej ich nie biorą, w ogóle stolica pożera ludzi, przetrwa tam najsilniejszy, za to na prowincji ludzie są dużo milsi, Pewnie to dlatego, że nie gonią za markowymi ciuchami i modą, co się dostanie, to Twoje, dobra, niezniszczona rzecz. Tylko na święta, koszulka z dziurą, można ją założyć do sąsiada, a na swoim podwórku można chodzić nago. Nikomu tam nie jesteś potrzebny, pewnie tego Moskale mogą tylko pozazdrościć. Wolność okazuje się nie kosztować tak dużo, trzeba tylko wyjechać daleko od hałaśliwych dużych metropolii. Czechow nie był tak daleko od Moskwy, tylko półtorej godziny jazdy pociągiem, za to dobrze widoczna była różnica między ludźmi tutaj i tam. Ludzie jeździli tam głównie do krewnych lub przyjaciół, nikt z Moskwy nie jeździł tam do pracy, raczej odwrotnie. Ania stała na przystanku 10 minut. Nie było ani jednego autobusu. Z każdą minutą ludzi tylko przybywało, i wtedy Ania zauważyła bardzo znajomą twarz. Była trochę pokryta zmarszczkami, i tu i ówdzie widać było więcej pieprzyków, ale ciepło od tej osoby było wciąż takie samo. Ale Borisowna przywitała się ze swoją byłą nauczycielką języka rosyjskiego. Ania, nie spodziewałam się Ciebie tutaj zobaczyć. Ja tu zawsze mieszkam, a ty jak się tu znalazłaś? Przecież przeprowadziłaś się do Sierpuchowa czy gdzieś indziej, cieszyła się nauczycielka. Przyglądając się swojej byłej uczennicy, oj, dorosłaś, wypiękniałaś, za tobą w szkole chłopcy biegali, a teraz pewnie całe ulice Twoich wielbicieli zajmują. Oj, ale Borisowna, co też pani, zawstydziła się Ania, już od trzech lat jestem mężatką za wspaniałego człowieka, w Sierpuchowie go poznałam, tam też zostałam. A i tak piękność, młodość aż tryska, gdzie się dostałaś, bo od szkoły cię nie widziałam. Tak, już skończyłam wydział ekonomiczny Uniwersytetu Niżno-Nowogrodzkiego. Gratuluję, słyszałam, że tam przygotowują świetnych specjalistów, a kim teraz pracujesz? Na razie nikim, mój mąż dobrze zarabia. Skoro mieszkasz w Sierpuchowie. To po co tu się znalazłaś? Oj, to cała historia. Pamiętacie Kasię Tursukową, która jeszcze do 11 klasy robiła sobie warkocze? Tak, jakże ją zapomnieć miała warkocze, że tylko zazdrościć takich włosów można. No właśnie, urodziła, postanowiłam ją odwiedzić. Dowiedziałam się, że mieszka tutaj, więc czekam na autobus, żeby do niej dojechać. Ale ona zawsze miała mnóstwo wielbicieli ciekawe, kto został jej mężem wybacz, zawsze byłam plotkarą. Zawsze chce wszystkiego o wszystkich wiedzieć, to już prawdziwa potrzeba, zaśmiała się ale Borisowna. W końcu przyjechał autobus, okazało się, że jedzie w tę samą stronę, co z Ałą Borisowną. Więc usiedli razem, a czy wiesz, co się stało z innymi moimi kolegami z klasy, tyle lat minęło, chciałoby się wiedzieć, jak komu się życie potoczyło. Tak, tutaj wielu rzeczywiście zostało, Kasia Malinkina, Misza. Pamiętasz go, teraz pracuję jako budowlaniec, Dimka został taksówkarzem, często na niego trafiam, a w ogóle utrzymuję kontakt ze wszystkimi, którzy tu zostali. Dwa lata temu Grisza od nas wyjechał, zaprosili go do Moskwy, no bo gdzieżby indziej. Skończył przecież dziennikarstwo, potem przyjechał znowu tutaj, kilka lat pracował w naszej gazecie, a potem odszedł do sportu i zaprosił go jakiś kanał sportowy na stanowisko komentatora, chcę powiedzieć. Że mają tam dobrą pensję, nie to co nauczyciele teraz jakaś niewdzięczna profesja, za to dobra. I pracują w niej tylko ludzie, którzy mają talent, powołanie. Nie każdy potrafi znosić ponurych nastolatków, którzy codziennie coś wymyślają, w ogóle się dziwię. Ała Borisowna, skąd u pani takie stalowe nerwy, lata praktyki, droga? Zażartowała Ała Borisowna. Informator ogłosił, że następny przystanek to Wiedeński Bulwar. O, mój następny, wyglądnęła przez okno Ania, nie może się doczekać spotkania. Z Kasią tyle chce jej opowiedzieć i sama posłuchać, a powspominać szkolne lata, to przecież zabawa, minimum na trzy godziny całkowicie się z Tobą zgadzam. Nie traćcie czasu, szczęśliwej drogi, pożegnała się z nią nauczycielka. Ania wyszła z autobusu i zaczęła szukać potrzebnego domu. Znalazła go, tylko wejście było z drugiej strony. Całą drogę próbowała dodzwonić się do Andrzeje, jakby na inną planetę się przeprowadził, nie odpowiadał, wchodząc na podwórko. Ania skierowała się do klatki Kasi. Jak nagle zauważyła bardzo znajomą kamizelkę na Placu Zabaw, Ania stanęła w osłupieniu, myśląc, że jej się wydaje, ta sama fryzura, ta sama niebieska. Kamizelka w kratkę, może to przypadek, to niemożliwe. Ania schowała się za krzakami i próbowała dostrzec twarz osoby, która siedziała na ławce, z nią siedział ktoś jeszcze. Ale na razie Anie interesowała tylko ta znajoma kamizelka, postanowiła pójść na podstęp, trochę się oddaliwszy, krzyknęła Andrzej, imię rozniosło się echem wokół. Ale nie to przestraszyło Anię, a reakcja osoby w niebieskiej kamizelce, bo rozejrzał się niespokojnie dookoła, tak go zawołano. Usłyszała, jak ta osoba zapytała swojego rozmówcę, co? usłyszał się kobiecy głos. Ktoś mnie jakby zawołał, oj, to dzieci się bawią, ten Andrzej pokręcił głową dookoła i Ania mogła zobaczyć jego twarz, to był. Jej Andrzej, i to była pierwsza rana, kłamstwo, co on tutaj robił z tą nieznajomą dziewczyną. Ania wyszła ze swojej kryjówki i skierowała się prosto do nich. Okazało się, że Andrzej siedział wcale nie z nieznajomą: to była Kasia, Kasia, do diabła, z wózkiem. Ania od razu upuściła swoją torbę z prezentami na piasek. Wtedy para ją zauważyła: Ania, co tu robisz? Wstał z miejsca zaskoczony Andrzej. Był zły czy przestraszony. Raczej to drugie, jego pierś często się unosiła, serce z pewnością biło jak szalone. Zresztą to samo teraz odczuwała i Kasia boję się zadać ci to samo pytanie, odpowiedziała ze złością Ania, co tu do diabła robisz? Myślałam, że Jesteś w pracy, przyjechałem tutaj do pracy. Postanowiłem odwiedzić moją dawną przyjaciółkę, przyjaciółkę. Nie wiedziałam, że znasz moją byłą koleżankę z klasy. Jakoś nie wspomniałaś o tym momencie w swojej biografii, kiedy się poznaliśmy. Słuchaj, ale przecież nie muszę znać wszystkich twoich koleżanek z klasy. To moja przyjaciółka z dzieciństwa, Ania, spojrzała na Kasię i nie mogła uwierzyć własnym uszom. A Kasia to ukrywała tyle lat, Ania nigdy ich nie widziała razem, to prawda, jakby czytając jej myśli, odpowiedziała Kasia. Wcześniej mieszkałam w Sierpuchowie, wiesz o tym, ale potem się przeprowadziłam i wtedy przestaliśmy się z Andrzejem widywać. Po prostu wpadłem złożyć życzenia mojej przyjaciółce z dzieciństwa, bronił się. Andrzej, nie wierzę, wycedziła Ania przez zęby, wiedziała, kiedy Andrzej ją okłamuje. Przy kłamstwie zawsze próbował się bronić, mówić byle co, byle nie zamilknąć, co między wami spojrzeli na siebie odpowiadajcie, rozkazała im Ania. Miała dość tego oszustwa, nigdy nie uwierzę, że utrzymaliście swoją przyjaźń i nagle spotkaliście się tak po latach. Ale przecież przyszłaś, zauważyła Kasia, chociaż nie rozmawiałyśmy od szkoły, po co przyszłaś pogratulować ci narodzin dziecka. Głupia odpowiedziała Ania z obrzydzeniem, patrząc na byłą przyjaciółkę, ale na to ona i była, proszę. Bez obraźliwych słów stanął po stronie Kasi Andrzej. Ach, jeszcze będziesz jej bronił! Może ktoś mi powie prawdę, co wy tu robicie we dwójkę? Cisza Kasia wymieniała spojrzenia z Andrzejem, jakby mieli swój sposób komunikacji, telepatię. Przekazywali informacje za pomocą myśli, Ania już domyślała się, co może być rozwiązaniem tej historii, ale bała się do tego przyznać, a raczej nie chciała w to wierzyć, bo to oznaczało, że jej małżeństwo się rozpada. Dzwoniłam do ciebie, Andrzeju, kontynuowała Ania, i była pewna, że jesteś w pracy, a ty po prostu postanowiłeś odwiedzić moją przyjaciółkę, tak po prostu nie zapominając, że to też moja. Przyjaciółka, odgryzł się chłopak, to nic nie zmienia. Powiedz mi prawdę, Kasia zrozumiała, że Andrzej nie weźmie na siebie odpowiedzialności za wypowiedzenie tych słów. Więc wzięła ten ciężar na siebie, ciężko westchnęła i powiedziała: Urodziłam dziecko, to widzę, szyderczo przerwała jej Ania, a to dziecko jest Andrzeja, więcej Ania nic nie słyszała, a oni nic więcej nie powiedzieli, nie ma scena, jak w filmie, nikt nie ma słów, nikt nie wie, co będzie dalej. Wszystkie następne działania będzie musiała wykonać Ania. Przynajmniej w książkach zawsze tak bywa: mąż zostaje z kochanką, a żona w łzach ucieka, tylko Ania posłała te stereotypy do diabła, nie płakała. Tylko się złościła, gniew osiągnął szczyt, rzuciła się na swojego niewiernego męża, chwyciła go za szyję i powaliła na piasek, zaczęła go dusić sycząc. Przy tym zdrajca, łajdak, drań, Kasia krzyknęła jak syrena, rzuciła się na Anię od tyłu. Próbowała oderwać ją od swojego kochanka, w końcu Ania zmęczyła się duszeniem, poddała się Kasi i wszyscy upadli na piasek. Andrzej kaszlał, próbował złapać oddech, kiedy doszedł do siebie, stanął na nogi, potem pomógł wstać i Kasi. Ania została bez pomocy tych drani, co to za cyrk tu urządziłaś. Naciskał na nią Andrzej, gdy doszedł do siebie, myślałam, że się zamkniesz, trzeba było ci wyrwać struny głosowe. Uśmiechnęła się Ania, na co Kasia z przerażeniem westchnęła, zapłakało dziecko w wózku. No to jesteś potworem, zapłodniłeś jakąś głupią. A jeszcze ją bronisz. Zawsze mi się wydawało, że masz problemy z głową, ale teraz jestem tego pewna. Odejdź od nas i nie wracaj, rzuciła jej Kasia, uspokajając dziecko. Mam odejść, kochana, jeśli nie zapomniałaś zgodnie z prawem, to jeszcze mój mąż. Muszę się z nim jeszcze rozwieść. A bez sądu się nie rozwiodę. Nie doczekacie się. Proszę, zabieraj wszystko, tylko nas z Kasią nie ruszaj, poprosił Andrzej. A ja nie zamierzam. Za miesiąc czekam na ciebie w sądzie. List przyjdzie pocztą. Powodzenia. Ania odeszła, nie zapominając rzucić im torby z prezentami, tylko najpierw wsypała do niej piasek, a potem posypała nim głowę Andrzeja, który zniósł to upokorzenie. Zrozumiał, że na nie zasłużył. Ania nie uroniła ani jednej łzy. Wracając do domu, teraz jej droga prowadziła nie do Sierpuchowa, lecz do wsi Biechowo, gdzie mieszkali jej rodzice. Mieli ogromny dwupiętrowy dom z prawdziwym kominkiem. Na wejściu Anie przywitały dwa duże psy, gdyby stanęły na łapach, byłyby na pewno wyższe od niej, to prawie przerażało, ale one jej nie zapomniały, od razu zaczęły lizać jej ręce, ocierać się o nią mokrymi nosami. Tak, chłopcy, idźcie stąd, przegoniła je matka. Witaj, kochana, przepraszam, nie zdążyłam się przygotować na twój przyjazd, tak niespodziewanie zadzwoniłaś. Nic strasznego, wszystko rozumiem, szczerze mówiąc. Sama nie spodziewałam się, że do was przyjadę. A co się stało? Kluczy do domu nie ma, można i tak powiedzieć. Mama nalała Ani pysznej zupy z klopsikami i dopiero po obiedzie Ania postanowiła podzielić się z mamą swoją nowiną. Szkoda, że ojciec był teraz na rybach, Ani teraz bardzo przydałoby się wsparcie obojga rodziców. Mamo, rozwodzę się z Andrzejem, powiedziała Ania z gulą w gardle, matka była zaskoczona, nie powiedziała Ani słowa. Dlaczego milczysz? Szarpnęła ją za ramię córka. Proszę, nie milcz, to najgorsze, powiedz lepiej jakąś głupotę, tylko nie obdarzaj mnie milczeniem. Kochanie, po prostu nie wiem, co powiedzieć, to dla mnie szok, przecież żyliście razem trzy lata, i wydawało się, że na nic się nie skarżyliście. No, widocznie były problemy, tylko ja o nich nie wiedziałam, rozpłakała się Ania, wtulając się w ramię matki. Zdradził mnie i najwyraźniej zdradzał od samego początku naszego małżeństwa. Moja była koleżanka z klasy urodziła mu dziecko. Mamo to gorsze niż zdrada. Boże mój, moja dziewczyno, głaskała ją po głowie matka. Wtedy do domu wrócił ojciec, stanął w drzwiach na widok sceny przed nim. Co się stało, Aniu? Podszedł do niej. Ania oderwała się od ramienia matki i krótko przedstawiła całą sytuację ojcu. Ten drań ośmielił się cię zdradzić, a do tego jeszcze mieć dziecko na boku. Oburzył się ojciec, zabije go. I nie żartował. W latach dziewięćdziesiątych był bardzo niebezpiecznym mężczyzną. Kontrolował całą dzielnicę. Nie mówił o tym, ale Ania słyszała, że dochodziło nawet do poważnych bijatyk. Dlatego nie potraktowała tej groźby jako żartu. Tato, stop, nie trzeba krzyknęła do niego, gdy ten już podszedł do drzwi. Nie obchodzi mnie on, słyszysz. Niech żyje jak chce. Złożę pozew o rozwód i się rozejdziemy. Nie potrzeba tych porachunków. Ten łajdak ośmielił się Cię obrazić, upokorzyć. W ten sposób kobiety się nie wybacza, Aniu. Nie żyjemy w średniowieczu, żeby rozwiązywać problemy honoru pojedynkiem. Są bardziej cywilizowane metody. Jeden z nich już Ci pokazałam. Rozwód. Ale przecież po prostu pozwolisz mu odejść. To mu nie ujdzie na sucho, nie. Życie go ukaże. Poparła swoją córkę matka. Nie będziemy brudzić sobie rąk, prawda, córeczko? Tak, uśmiechnęła się Ania. Mama była bardzo czułą i sprawiedliwą kobietą. Zawsze uczyła Anię, że każdy konflikt można rozwiązać negocjacjami, a nie bijatyką. Biatyki to przeszłość. Teraz wszyscy ludzie są bardziej wychowani i kulturalni, przynajmniej w większości. Chce się tak myśleć. Na kolacji dołączyła do nich babcia Zina ze strony matki. Miała już 92 lata. Cierpiała na demencję, więc często nawet nie rozumiała, kim są wszyscy ci ludzie, którzy ją otaczają. Ani nie poznała i z czego by miała. Ania wyjechała stąd dawno temu, więc jej babcia Zina na pewno już jej nie pamięta. Dziękuję, mamo, podzękowała swojej matce Ania. Kolacja była bardzo smaczna. Wstała od stołu i zamarła. Ona wpatrywała się w ekran swojego telefonu i nie mogła uwierzyć własnym oczom. Zakryła usta ręką, aby przypadkiem nie wydać jakiegoś niedźwięku. Córeczko, co się stało? Zapytała zaniepokojona mama. Ojciec również patrzył na nią z niepokojem. Oni po prostu nie rozumieli, co właśnie przeczytała Ania. A dziewczyna była już w siódmym niebie. Była na siódmym niebie ze szczęścia. Mamo, przyjęli mnie, krzyknęła na cały dom Ania. Aż psy zaczęły szczekać. Dokąd? Zapytał ojciec, marszcząc brwi. Do firmy. Dzisiaj miałam rozmowę kwalifikacyjną w firmie w Moskwie. Przyjęli mnie na stanowisko marketingowca. Naprawdę? Zawołała zaskoczona mama: Aniu, Boże, córeczko, jakie szczęście! Widzisz, jaka jesteś mądra. A Andrzej Cię nie zasługuje. Wkrótce będzie gryzł się z powodu straty. A ta Kaśka pewnie nigdzie nie pracuje. Tak, nie zajmujmy się tym draniem, ostrzegł ojciec. Jakimkolwiek strasznym człowiekiem BY nie był, nie można mu życzyć źle. Dziwne, że to od ciebie słyszę, tato zaśmiała się Ania. Przecież jesteś postrachem okolicy. Ale ja nigdy nie obgaduję ludzi za ich plecami. Jeśli chcę coś powiedzieć, mówię to osobiście. Może dostanę za to w twarz, ale przynajmniej uczciwie, bez obgadywania za plecami. Słusznie zauważone, zgodziła się mama. Córeczko, jesteśmy z ciebie tacy dumni. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak fajnie będzie przeprowadzić się do Moskwy z naszych wiosek. O, nie, mamo, bardzo sobie to wyobrażam. To sukces prawdziwy sukces. Prawdę mówiąc, myślałam, że przeprowadzę się tam z Andrzejem. Mógłby mi pomagać finansowo na początku. Jak będę wynajmować tam mieszkanie i kupować jedzenie? Tam ceny nie są takie jak tutaj. Ale pensje też są na poziomie, powiedział ojciec. I po co ci tata? Czy już nie jestem mężczyzną? Nie mogę zapewnić swojej córce. Dam ci pieniędzy na początek, dopóki nie staniesz na nogi. Ania nie mogła w to uwierzyć. Wszystkie jej marzenia nagle zaczęły się spełniać, a ojciec ją wspierał. Jednak Ania była bardzo ciekawa, jaka byłaby reakcja Andrzeja, gdyby wtedy nie zdemaskowała ich w tym podwórku. Byłby przeciw. Czy dałby pieniądze na przeprowadzkę? A może przeprowadziłby się razem z nią? Pewnie w jakimś innym wszechświecie inna Ania znałaby odpowiedź na to pytanie, ale nie tutaj. W tym wszechświecie się rozeszli, mieli się spotkać tylko w sądzie. Tej nocy Ania zasypiała z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony czuła smak zwycięstwa, a z drugiej rozczarowanie. Andrzej postąpił z nią tak podło, ciekawe, jak długo ukrywali ten romans. Ale Ania nie była taka prosta. Rano postanowiła dowiedzieć się tego wszystkiego z pierwszej ręki. Kaśka jej nie zablokowała, więc Ania mogła do niej zadzwonić i to zrobiła. Ania, odpowiedziała zaskoczona Kaśka, po co odzwonisz? Chcę o coś zapytać, szeptała Ania. Andrzej jest teraz obok. Nie, wyjechał. Nie kłamiesz mi. Nie, Aniu, nie kłamie. Uwierz mi, chociaż wiesz, mam to gdzieś, kto tam z tobą jest. Zawołaj choćby całe miasto i ustaw na głośno mówiący. Chcę wiedzieć jedno. Jak długo spotykasz się z Andrzejem? Jeśli macie dziecko, zdradza mnie już od dłuższego czasu. Aniu, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Odpowiedz, a zostawię cię w spokoju. Zlituj się nade mną. Odebrałaś mi męża, daj chociaż prawdę. Spotykał się ze mną jeszcze zanim się pobraliście. Wtedy byłam biedna, mieszkałam w akademiku. Andrzejowi to nie odpowiadało. Chciał dziewczyny z wystarczającymi środkami lub normalnymi rodzicami. A jak wiesz, jestem sierotą. W sumie, ożenił się z tobą. Jednak ani dnia w twoim życiu cię nie kochał. Zapamiętaj, kochał tylko mnie. Cały czas myślał tylko o mnie. Kiedy się kochaliście, wyobrażał sobie mnie. Wtedy wyjeżdżał do pracy i przyjeżdżał do mnie. Nie było dnia, żebyśmy się nie kontaktowali. Oto taka nasza miłość. No cóż, dziękuję, że się podzieliłaś. Mam nadzieję, że ci ulżyło. Nie, złamałaś mi serce. Ania zakończyła rozmowę i długo siedziała w ciszy. Co to właśnie było? Nie spodziewała się, że Kasia będzie opowiadać takie szczegóły. Okazuje się, że Andrzej nie miał żadnych uczuć do Ani. Wszystko to było fałszywe, a przecież chciała mieć z nim dzieci. Na szczęście nic z tego nie wyszło. Bóg ją uchronił. Taki niewierny mężczyzna źle traktowałby dzieci. Zazwyczaj tacy ludzie to egoiści, którzy nie myślą o nikim oprócz siebie. Ania zeszła na dół, zjadła pyszne naleśniki i wyszła do ich uroczego ogródka na spacer. Przypomniała sobie, jak spędzała tu całe dni w dzieciństwie. Huśtała się na tych huśtawkach, zjeżdżała ze zjeżdżalni. A pewnego razu huśtawka się zepsuła i przez to Ania uszkodziła sobie nogę. Do dziś kuleje, a minęło już kilka lat. To miejsce przechowywało mnóstwo wspomnień, tych najcieplejszych, najlepszych. Ania była wdzięczna swoim rodzicom za swoje szczęśliwe dzieciństwo. Zwróciła uwagę na klatkę, która stała obok domu. Wcześniej jej tu nie było. Czyżby rodzice przygarnęli kogoś oprócz tych pięknych psów? Ania podeszła bliżej do klatki, a zwierzęciem okazał się królik. Jadł trawkę uroczo, gdy Ania przykucnęła, aby przyjrzeć się zwierzakowi bliżej. Podoba ci się? zapytał ojciec, który wychodził do ogrodu. Jest piękny. Królik faktycznie był bardzo uroczy. Białe futerko sprawiało, że wyglądał jak nieprawdziwy, jak z lalki. To było takie zabawne. Chcesz zabierz go ze sobą do Moskwy, zaproponował ojciec. Ojej, co ty? Właściciele zazwyczaj są przeciwni zwierzętom. Twoja nie jest. Moja. Zdziwiła się Ania. O czym mówisz? A myślałaś, dokąd dziś pojechałem? Do Moskwy. Umawiałem się z twoją nową właścicielką studia bardzo blisko twojego biura. Co? Krzyknęła z radości Ania i rzuciła się ojcu w ramiona. Tato to po prostu wspaniałe, kiedy zdążyłeś. Wczoraj dopiero zobaczyłam zaproszenie do pracy. A po co zwlekać? Czas na przeprowadzkę, kochanie. Duże miasto pełne możliwości już na ciebie czeka. Umówiłem się z właścicielką na szóstą wieczorem. Jeśli wszystko ci się spodoba, podpiszesz umowę i wpłacimy pierwszą ratę za studio. Tato, jesteś najlepszy. Kocham cię, słoneczko. Głaskał ją po głowie ojciec. W rzeczywistości ojciec Ani, Borys, był niezwykłym elementem kryminalnym z lat dziewięćdziesiątych. Był kochającym ojcem dwóch córek. Lenie opłacił wycieczkę po Europie, a ta zdołała tam znaleźć narzeczonego, z którym teraz szczęśliwie żyje w Czechach. Borys zawsze rozpieszczał swoje córki, od najmłodszych lat miały to, co najlepsze i choć nie mógł sobie pozwolić na mieszkanie w Moskwie, świetnie radzili sobie w swojej wiosce. Mieszkali obok posiadłości Polenowa, genialnego artysty, tam Borys zabierał swoje córki prawie co pół roku latem i jesienią. Jesienią było tam szczególnie pięknie. Złote liście spadały na ziemię, a z okna posiadłości wyglądało to zachwycająco. Dziewczynki uwielbiały te tradycje, zawsze cieszyły się z powrotu do tej posiadłości. Już znały całą wycieczkę po posiadłości na pamięć i same mogły opowiadać gościom o różnych obrazach. Tam właśnie narodziło się zainteresowanie ani sztuką. Uwielbiała spędzać godziny w piwnicy ojca, którą nazywał magiczną pracownią, rysując małe obrazki na płótnach. Później Borys zabierał je do miasta i sprzedawał tam. Co dziwne, ludzie chętnie kupowali te obrazki. Ania bardzo lubiła rysować polenowa podczas Złotej Jesieni, a ludzie chcieli stamtąd przywieść sobie pamiątkę, więc dla wszystkich było to w pewnym sensie korzystne. Przyjechali z ojcem do miasta pociągiem dokładnie na piątą trzydzieści. Jeszcze pół godziny spędzili w drodze do studia, nie spóźnili się ani minuty, z czego właścicielka była bardzo zadowolona. Więc będzie punktualnym lokatorem. Dzień dobry, Lidia Dmitriewna, przywitał się Borys. A to moja córka, o której opowiadałem pani dziś rano. Przedstawił Annę. Ma 25 lat. Bardzo mi miło poznać podała jej rękę kobieta. No cóż, proszę się rozejrzeć. Może pani zajrzeć, gdzie tylko chce? W końcu to pani będzie tu mieszkać. Ania zaczęła od łazienki. Była urządzona w nowoczesnym stylu, a nawet lustro miało podświetlenie. Studio było niewielkie, ale bardzo przytulne. Na pierwszym piętrze znajdowała się kuchnia połączona z salonem. W którym stała ogromna biała kanapa i telewizor na całą ścianę. Na drugim piętrze po schodkach była sypialnia, urządzona w stylu skandynawskim, spokojnym, minimalistycznym i przytulnym. Wszystko mi się podoba, zeszła na pierwszy piętro Ania. To najlepsze studio, jakie widziałam w życiu. W takim razie podpiszmy umowę i będę mogła zostawić panią tutaj na noc, zażartowała właścicielka. Bardzo szybko podpisali umowę i Borys wpłacił pierwszą opłatę za studio. Umówili się z Anią na trzy miesiące. Jeśli jej dochody nie będą pokrywać kosztów studia, będzie musiała wyjechać z miasta i rzucić pracę. Taki był układ, który całkowicie odpowiadał Ani. Właścicielka okazała się bardzo miłą kobietą. Następnego dnia przyniosła ani pufy, aby wygodnie było oglądać telewizję, a nawet podarowała nową patelnię. Ta prawie już się rozpadła więc daje nową Śmiała się kobieta. Do widzenia! Ania się pomyliła. W Moskwie jednak ludzie nie są tacy źli, jakie i się początkowo wydawało ale przynajmniej tak myślała do pierwszego dnia pracy. Tego ranka Ania obudziła się bardzo wcześnie, chciała wyglądać na 100%. Umalowała się, założyła piękną, ale nie wyzywającą sukienkę, szpilki, torebkę pod kolor swojego stroju i wyszła z domu. Pogoda była wspaniała. Słońce świeciło jasno i nic nie mogło zepsuć tego dnia. A nie, Ania pospieszyła się z wnioskami. W momencie, gdy zapatrzyła się na ptaszka w gnieździe, oblał ją samochód. Od stóp do głów ochlapał ją błotem. Ktoś powie, że to wina deszczu, który padał w nocy. Ale Ania by się sprzeciwiła. Chciała wystrzelić do tego kierowcy, który zmusił ją do powrotu do domu i przebrania się. Ale nieprzyjemności dopiero się zaczynały. To wszystko było tylko początkiem. Przy wejściu zaczepiła ją kobieta najwyraźniej sąsiadka. To pani jest nowa, tak? To tutaj wynajmują pani studio? Pytała starsza zrzędliwa sąsiadka. Tak, odpowiedziała Ania, nie do końca rozumiejąc, czego od niej chcą. Poprzedni lokatorzy urządzali tu takie orgi. Jeśli będziecie robić coś podobnego, będę wzywać policję. Mam już dość użerania się z wami. Przepraszam, ale dopiero się wprowadziłam. Nic nie wiem o poprzednich lokatorach. No to teraz wiesz, ostrzegłam cię, hamko. Ania chciała odpowiedzieć tej kobiecie, ale nie było czasu. Strasznie się spóźniała przez zniszczoną sukienkę. Wbiegła do domu i odkryła, że wszystkie inne dobre stroje są w praniu. Boże, tylko nie to. Prawie płakała Ania, rzucając rzeczy z walizki na podłogę. Czas już naglił, musiała założyć to, co było dżinsy i bezkształtną bluzę. Oficjalnie to był najgorszy dzień w jej życiu. Przybiegła do pracy, spóźniona o pół godziny. Tak, to było niedopuszczalne, zwłaszcza w pierwszy dzień pracy, ale Ania nie spodziewała się, że inni pracownicy będą tak tego pilnować. Gdzie byłaś? krzyczała na nią kierowniczka, która dziś miała oprowadzić ją po biurze. Boże, co za brak punktualności! Jak cię w ogóle zatrudnili? Seria przypadkowych okoliczności, przeprosiła Ania. Przez takie okoliczności tracimy nowych pracowników. Choć już. Dziewczyna nie była zbyt przyjazna, ale co zrobić? Ania sama była winna. Na pewno tej dziewczynie potem się oberwie od kierownictwa. Miała więc prawo być zła. Po przejściu przez cały dział marketingu, Ania zaprowadziła ją do zamkniętego pomieszczenia. To było jakby biuro w biurze. Wszystko było urządzone inaczej, jasne obrazy, rzeźby. Ania nawet zapatrzyła się na jedną z nich, ale potem usłyszała krzyk menedżera i natychmiast pobiegła za nią. A oto twoje miejsce pracy, wskazała na szary stół dziewczyna. Powodzenia. Ania nie zdążyła nic powiedzieć, a menedżerka już odeszła. Ania spojrzała na inne stoły, różowe, turkusowe, lawendowe. A tylko jej stół był szary, jak jakaś plama, którą trzeba natychmiast zamalować. Wszyscy zajmowali się swoimi sprawami. Ktoś omawiał projekty, ktoś prowadził spotkania, a ktoś jadł w kuchni. Ania postanowiła dołączyć do ostatnich, żeby nawiązać nowe znajomości. Cześć, jestem Ania, nowa z działu marketingu przedstawiła się radośnie Ania. Mężczyźni spojrzeli na nią. Wydawało się, że z pełnym obrzydzeniem, a potem odeszli, nie mówiąc ani słowa. Dziwni, powiedziała sobie Ania, czy coś im złego zrobiłam? Cały dzień nikt z Anią nie rozmawiał, tylko patrzyli na nią z zaskoczonymi spojrzeniami. Ania nie mogła zrozumieć, co z nią nie tak. Kiedy nalewała sobie kawę w kuchni, udało jej się złapać jednego z pracowników. Ten już chciał wyjść, ale Ania stanęła tuż przed drzwiami, blokując je. "Możesz mi powiedzieć, co ze mną nie tak? Dlaczego nikt ze mną nie rozmawia? Dopiero przyszłam, a wszyscy już mnie nienawidzą. Chcę wiedzieć, co zrobiłam." Biedny chłopak, przełykając gulę w gardle, wskazał na jej bluzę. Ania spojrzała na nią, wydawało się, że nic niezwykłego. Bluza jak bluza. Co im się nie podoba? A co z nią nie tak? Zapytała Ania. Emblemat. Znaknikę wyszeptał chłopak, wskazując na znak marki. I dopiero wtedy Ania zrozumiała swój błąd. Ta bluza miała 10 lat, jeśli nie więcej. Kiedyś Ania bardzo chciała bluzę znanego sportowego brandu, ale ojciec nie mógł jej kupić. I wtedy podarował jej zwykłą bluzę, a Ania po prostu zrobiła haft tego znaku. Kiedyś wydawało jej się to fajne, a teraz to było uważane za wstyd, bo to podróbka i to okropna. Ale Ania nadal nie rozumiała, jakie to ma znaczenie dla ich firmy. Rozumiesz, wyjaśniał jej chłopak, nasze biuro znajduje się prawie w samym centrum Moskwy. Ludzie przyjeżdżają tu drogimi samochodami, uważają się za część fajnego. Kreatywnego zespołu tutaj nie każdy może się dostać. Trzeba przejść surową selekcję, to oddziela elitę od zwykłych ludzi. Tak więc wielu pracowników z naszego działu zarabia całkiem nieźle i mogą sobie pozwolić na kupowanie markowych rzeczy. Wydają na to niemałe pieniądze, ale kiedy pojawia się ktoś nowy w podrabianej marce, tracą swój autorytet. Jakby wpuścili tu włóczęgę z ulicy. Wiem głupie, ale ich to obrzydza. Ale to jak plunięcie w duszę dla nich. Nie obrażaj się. Ale w tej bluzie wyglądasz jak bezdomna. Lepiej by było, gdybyś jej nie zakładała, skoro nie możesz sobie jeszcze pozwolić na oryginał. Ale ja. To po prostu śmieszne. Zaśmiała się Ania. Dziś cały świat jest przeciwko mnie, widocznie. Co się stało? zapytał chłopak. Dziś założyłam cudowną białą sukienkę, a jakiś idiota oblał mnie błotem. Musiałam biec do domu się przebrać, a tam napadła na mnie sąsiadka schizofreniczka ze swoimi groźbami. Ale już się tak spóźniałam, że było mi wszystko jedno. W końcu okazało się, że reszta rzeczy jest albo brudna, albo w praniu. Znalazłam tylko tę bluzę. Nawet nie spojrzałam, co jest na niej narysowane, o Boże. Skąd mogłam wiedzieć, że to takie ważne? Przecież nie pracujemy w domu mody. Poczekaj, to byłaś ty? Chłopak patrzył na nią zaskoczony, jakby coś sobie uświadomił. Co ja? Dziewczyna, która szła chodnikiem to ja cię ochlapałem. Na jezdni nie można było się zatrzymywać zatrzymałem się trochę dalej. Pobiegłem za tobą, żeby przeprosić i zabrać twoją sukienkę do pralni chemicznej, ale już cię nie było. Policzki Ani zapłonęły jak pomidor. Chciała zabić tego chłopaka. Chyba z jej spojrzenia wszystko stało się jasne. Proszę, nie złość się. Wiem, że może zepsułem ci pierwszy dzień, ale jestem gotów to naprawić. Jak? Przywieźć tutaj wszystkich pracowników i powiedzieć, że to wszystko twoja wina? I w ogóle, co ich obchodzi moje ubranie. Słuchaj, mam dziś dodatkowy bilet na wystawę Van Gogha. Jeśli chcesz, pójdziemy razem. Chcę, żeby pierwszy dzień pracy jednak nie skończył się tak źle. A to zaproszenie nawet Ania jakoś ucieszyło. Już dawno nie była na wystawie, zwłaszcza Van Gogha. To było ciekawe doświadczenie. O której? zapytała Ania. O siódmej wieczorem mogę cię odebrać z domu, jeśli nie masz nic przeciwko. No dobrze, zgadzam się. Wspaniale. W takim razie przyjadę po ciebie o szóstej trzydzieści. Chłopak podszedł do drzwi. A tak w ogóle nazywam się Leszek. Ania zgodziła się dość szybko. Prawda, nie była pewna, czy pójdzie. Na wystawę nie można iść w takiej bluzie i spodniach. No dobrze, praca, ale wystawa w to jak wizyta w teatrze. Jeszcze z nieznajomym, na którym chciało się jednak zrobić wrażenie. Na szczęście sukienka, która była w praniu, szybko wyschła. To ją Ania założyła na swoje spotkanie służbowe. Leszek jej nie oszukał. Spotkał się z nią dokładnie o 6.30. Punktualność to coś, co Ania lubiła w ludziach. Cenią nie tylko swój, ale i cudzy czas. Cześć, piękna. Podwieźć cię. Mrugnął do niej Leszek, wyglądając ze swojego Mercedesa. Prawdziwi dżentelmeni otwierają damom drzwi, zwróciła mu uwagę Ania. W tej samej chwili Leszek wyskoczył z samochodu, otworzył drzwi pasażera obok siebie. Proszę, madame, zagrał z nią Leszek. Do wystawy było niedaleko. Można było dojść pieszo. Podjechali do nowej galerii tretiakowskiej. Tam już tłoczył się tłum. Ania ciężko westchnęła, gdy zrozumiała, ile jeszcze będą musieli tu stać. Ale nagle męska ręka pociągnęła ją w prawo. Leszek poprowadził ją za sobą do innego wejścia. Co robisz? Kolejka jest tam zatrzymywała go Ania. Dla zwykłych ludzi je tak, a dla nas e nie, odpowiedział Leszek i pokazał swoje bilety łysawemu mężczyźnie w garniturze. Proszę wejść, uśmiechnął się ochroniarz i szybko weszli do środka. Jak to zrobiłeś? Masz jakiś specjalny bilet. Pytała Ania, zdumiona, jak ominęli kilometrową kolejkę i w sekundę znaleźli się w środku. Po prostu jestem VIP-EM, a potem sama zrozumiesz. Nasza firma lubi dawać bilety na różne koncerty, wydarzenia i wystawy, takie jak ta. Tak motywuje ludzi do pracy. Wkrótce i ty będziesz miała takie przywileje nie martw się. Ale miałeś dwa bilety a dla kogo był drugi? Dla mojej dziewczyny byłej zdradziła mnie krótko odpowiedział Leszek. Chyba wciąż bolało go o tym mówić. Jak cię rozumiem uśmiechnęła się Ania. W końcu znalazła kogoś z podobną historią. Ciebie też zdradzili. Tak, mąż Ania pokazała na pierścionek na swojej ręce. Jego kochanka urodziła mu dziecko. Przykro mi. Dlaczego nosisz ten pierścionek? Czemu go nie wyrzucisz? Nie wiem. Pewnie tak zrobię. Po prostu jeszcze się nie rozwiodłam. No cóż, skoro sprawa jest oficjalna, pierścionek nie ma tu nic do rzeczy, więc możesz go śmiało wyrzucić. Przynajmniej wyrzuciłem pierścionek, którym chciałem się oświadczyć. Zbyt bolało na niego patrzeć. No, pewnie miałeś za dużo pieniędzy, skoro poświęciłeś swoje diamenty. O nie, poszło na szczytny cel, jestem pewien. Wrzuciłem go do fontanny, do której ludzie zwykle wrzucają monety. Nawet pomyślałem życzenie. Mam nadzieję, że kiedyś się spełni, Alek spojrzał marzycielsko w górę. Ania machinalnie zrobiła to samo i zrozumiała, że są już w sali Van Gogha, ponieważ na suficie widniał jego najsłynniejszy obraz Gwieździsta Noc. A potem Ania rozejrzała się wokół i cała ta sala była poświęcona temu jednemu obrazowi. A po środku był staw z wodą. Ludzie wrzucali tam monety. Ironia po opowieści Alka chodź, zapytał Alek, prowadząc tam Anię co? Wrzucimy tam twój pierścionek daj spokój, życzenia tak się nie spełniają no i co z tego przynajmniej będziesz miała poczucie, że wyrzuciłaś go we właściwym miejscu. Wszystkie te monety i tak trafią do kieszeni pracowników więc po prostu uwierzmy w magię kosmosu. Podeszli bliżej do wody. Koncept był jasny. W wodzie odbijało się gwiaździste niebo Van Gogha. Wyglądało to niesamowicie. Ania nigdy nie widziała niczego podobnego. Podeszła bliżej i w odbiciu pokazały się ich twarze z Alkiem. On, uśmiechając się, patrzył na Anię: Czy wyglądam tak śmiesznie? zapytała dziewczyna Wyglądasz pięknie! poprawił jej kosmyk włosów. Ania zdjęła z siebie obrączkę, zaczęła ją obracać w dłoni, badając, żegnając się z nią w myślach. To wydawało się rytuałem. I podczas gdy wszyscy ludzie wrzucali do fontanny monety, Ania przygotowywała się do wrzucenia tam trzech lat swojego życia. Nie zapomnij pomyśleć życzenia, szepnął Alek i odszedł, aby jej nie przeszkadzać. Ania nawet uroniła łzę, wzruszona. Trzy lata życia na marne. Najlepsze trzy lata. Ale z drugiej strony, to doświadczenie. Żegnaj, Andrzeju, powiedziała i rzuciła pierścionek do wody. Szybko opadł na dno. Udało się pomyśleć życzenie. Zapytał Alek, a ona skinęła głową. No to świetnie. Tylko nikomu nie mów, bo się nie spełni. Sprawiało wrażenie, że Alek naprawdę w to wszystko wierzył. Może to było autosugestią, kto wie. Ale Alek wyraźnie odpuścił swoją byłą po takim rytuale. Powoli przemieszczali się dalej po salach, oglądali obrazy. Alek dzielił się ciekawymi faktami, które poznał na lekcjach historii sztuki jeszcze w szkole. Czy bolało cię rozstanie z tą dziewczyną? Zaczęła poważną rozmowę Ania. Chciała zrozumieć, czy jest samotna w swoich przeżyciach. Może Alek ją zrozumie. Znośnie. Spotykaliśmy się od czasów studiów. Była mądra, ale bardzo przebiegła. Wiedziałem, że lepiej jej nie ufać, ale byłem zbyt naiwny. Sądziłem, że naprawdę mnie kocha, że nie postąpi ze mną jak z innymi swoimi byłymi. I w końcu znalazłem się wśród nich. Taka to ciekawa bywa życie. Szkoda, że tak wyszło. A ja niczego nie żałuję. Wszystko, co się dzieje, jest na lepsze. Wiesz, gdzieś słyszałem myśl, że Bóg odsuwa od nas niewłaściwych ludzi. Bo Bóg słyszał rozmowy za Twoimi plecami i zna całą prawdę o człowieku. Może mnie na czas odsunął? Jestem pewna, że gdybym przeżyła z Andrzejem jeszcze rok, wyssałby ze mnie wszystkie soki. Zabraniał mi pracować, wyobraź sobie. Mówił, że nie mam po co się tym zajmować, a ostatecznie miał romans na boku. Może naprawdę Bóg odsunął? Jestem pewien, że nam z tobą, Aniu, się poszczęściło. Spotkalibyśmy się, gdyby cię nie zostawił. Bardziej żałowałbym, że się z tobą nie poznaliśmy, niż że rozstałem się z Kariną. Cieszę się, że jeden dzień stał się dla ciebie tak znaczący. A przecież to prawda zatrzymał się Lesza, zamyślając się. No, sama pomyśl, znamy się zaledwie kilka godzin, a rozmawiamy tak, jakbyśmy się przyjaźnili od dziesięciu lat. Mamy po prostu podobne zainteresowania i jedną bolączkę wzruszyła ramionami Ania. Nie widzę w tym nic niezwykłego, a ja wciąż nie wiem, jak zaprzyjaźnić się z moimi kolegami. Wydaje mi się, że mnie nienawidzą. Nie mów tak. Jesteś miła i wielu tak uważa. Zaufaj mi, słyszałem rozmowy. Nawet wiem, jak ci pomóc. Nic mi już nie pomoże. Może powinnam się zwolnić i znaleźć inną pracę? Jestem pewna, że wiele firm mogłoby mnie zatrudnić. Teraz marketingowcy są potrzebni wszędzie, a ja uważam się za pierwszorzędnego marketingowca. Hej, no przestań, masz bardzo negatywne myśli. Nasycasz atmosferę złością i nienawiścią, co wpływa na nas wszystkich. Słuchaj, mam kilka pomysłów. Zacznijmy od tego, że wszyscy w naszej firmie uwielbiają pączki. Następnego dnia Ania przyszła do pracy w zupełnie innym stroju. Nie obyło się bez pomocy nowego przyjaciela. Wybrał jej jasny sweter, który pasowałby do ich branży. Gdy tylko Ania weszła do biura i zobaczyła tę złą menedżerkę, która nakrzyczała na nią wczoraj z powodu spóźnienia, od razu do niej podbiegła. Lajze, cześć! Uśmiechnęła się Ania. Czego chcesz? Nowa? zapytała z wyższością Laize. Ania bez słowa wyjęła z plecaka pączka i wręczyła menedżerce. Strawą! Zażartowała Laize. Tak, bardzo się starałam, mam nadzieję, że umrzesz. I tobie tego samego. Odgryzła pączka zadowolona dziewczyna. Dla kogoś te wypowiedzi mogłyby się wydawać ostre i straszne. Ale dzięki Lesze Ania teraz znała charaktery wszystkich w tym biurze, zwłaszcza tych, z którymi spotykała się najczęściej. Lajze, na przykład, była fanką czarnego humoru. Gdyby ktoś był sarkastyczny, to byłaby ona. Po niej Ania podeszła do Margo, która była najbardziej pozytywną i energetyczną osobą w ich zespole marketingowym. Szła na zebranie, dziś poproszono ją, by założyła garnitur, czego bardzo nie lubiła, ale musiała przestrzegać zasad, inaczej groziło jej zwolnienie. Ania zatrzymała ją tuż przy sali konferencyjnej. Czego chcesz? Zdenerwowała się na nią Margo. Przyniosłam ci pączka na poprawę nastroju, uśmiechnęła się Ania. Margo z radością przyjęła to poczęstunek. Wydawałoby się, że to przedszkole, tylko dzieci przynoszą swoim kolegom pączki, żeby ich udobruchać. Ale Ania bardzo chciała się spodobać nowemu zespołowi, a droga do serca każdego prowadzi przez pączka. Przynajmniej tak powiedział Lesza, a on nie mógł kłamać. Ania bezgranicznie mu ufała. – No jak tam? – podszedł do jej biurka Lesza. O, Lesza przyszedł. Przywitał się z nim Jarek, ściskając rękę swojego kolegi. I tobie cześć, nasz piekarzu. Zwrócił się do Ani. Słuchaj, mam pomysł. Co powiecie na karaoke dzisiaj wieczorem, wszyscy razem, co? Już wszystkich zapytałem, nikt nie ma nic przeciwko, tylko wy zostaliście. Ja jestem za. Uśmiechnął się Lesza i spojrzał na Anię. Ta jakoś się zmieszała. Jej oczy zaczęły biegać z boku na bok. Ania, idziesz z nami. Nie wiem, mam dużo do zrobienia. Co za sprawy. Prać bieliznę. Ćmiał się Lesza. Daj spokój, nie bądź taka. Chodź. Będzie zabawnie. Rozkręcimy się. Puścił jej oko, a ona od razu się zgodziła. Jakoś po jego mrugnięciu robiło się spokojniej, jakby to była gwarancja. Jakby odhaczał, punkt, wszystko będzie dobrze, a Ania mu zaufała. Znowu. Znali się zaledwie dwa dni, a wydawało się, że całą wieczność. Można powiedzieć, że stali się najlepszymi przyjaciółmi. Lesza nawet zaproponował, że odbierze ją z domu, żeby razem pójść na karaoke. Do tego czasu Ania miała już gotową nową sukienkę na wyjście. Była czarna z cekinami, błyszczało jak kula dyskotekowa. Na nogi założyła szpilki z piórami, a na rękę piękną bransoletkę. Tym razem samochodem trzeba było jechać dłużej niż wczoraj do muzeum. Pewnie było to związane z korkiem, który utworzył się w samym centrum. No i dlaczego ten idiota postanowił pójść na karaoke w samym centrum Klaulesza? Cicho. No bywa. Nie możemy przecież wpłynąć na ten korek. Masz rację. Po prostu irytuje mnie powolność i długie stanie w jednym miejscu. Jestem człowiekiem aktywnym, nawet w wyścigach kiedyś brałem udział. Mam nawet medale. Kiedyś pokażę. Zaprosisz mnie na randkę do siebie do domu? Zaśmiała się Ania. Oj, nie wymyślaj! Randkę sobie wymyśliła. To nie randka, a spotkanie biznesowe. Będę ci pokazywał swoje nagrody. Nawet nie wyobrażasz sobie, w jakich dyscyplinach sportowych brałem udział. Nawet szermierką się zajmowałem a ja jeździłam konno od piątego roku życia. To godne pochwały. A kto cię uczył? Jakaś szkoła. Tata mnie uczył. Mieliśmy wtedy konia w gospodarstwie. To na nim ćwiczywam. A co potem stało się z tym koniem? Sprzedali go. Pieniędzy brakowało. Trzeba było sprzedać połowę gospodarstwa. Teraz rodzice w ogóle już nie hodują zwierząt, dostają emeryturę i z niej żyją. Czasem sprzedają ogórki na targu. Twoi rodzice nieźle się urządzili. Wiesz. A ja marzę o takim życiu, nawet nie tak. Chcę przeżyć życie godnie, żeby potem było co wspominać. Potem będę siedział w jakiejś rezydencji nad brzegiem morza i opowiadał dzieciom o swoich przygodach. Nie chcę, żeby wszystko kończyło się małżeństwem. I moje życie się kończyło. Teraz mam młodość trzeba ją przeżyć godnie. Masz rację. Dlatego jedziemy o pierwszej w nocy na karaoke, żeby pożyć gardło i napić się. Dokładnie tak, uśmiechnął się lesza i nacisnął na gazowa korek nareszcie się rozładował. Pojechali. Nie, polecieli z wiatrem. Ania nawet wychyliła się przez okno, żeby poczuć tę wolność. Ale co się podoba, uśmiechał się lesza. A to dopiero początek zabawy. Podjechali pod hałaśliwy bar. Głośniki były tak głośne, że nawet na chodniku odbijały się basem w samo serce, jakby klub ukrywał się nie w piwnicy, a w ich ciałach. Lesza zobaczył pijanych motocyklistów. Tuż przy wejściu i machinalnie złapał Anię za rękę. Nie odstępuj mnie, proszę, poprosił zaniepokojonym głosem, co bardzo nie spodobało się ani. Może nie powinniśmy tam iść. Spanikowała dziewczyna, schodząc do klubu. Nie, nie, to jest właśnie to miejsce. Zaraz będzie nam wesoło. Obiecuję, tylko nie pij niczego beze mnie. Dobrze. Ania kiwnęła głową. Nie bardzo chciała pić coś mocnego z rąk obcych mężczyzn. Ale to ona na razie tak myślała. Spotkali się z kolegami z firmy, którzy już jedli pizzę i słuchali pięknego śpiewu Margo. A nasza kolej wkrótce? Zapytał Lesza. Chciałbym posłuchać, jak śpiewa Ania. Dziewczyna szturchnęła go łokciem w ramię. Nie martw się tutaj wszyscy źle śpiewają, uspokoił ją. Nie martwiła się o to. Po prostu nigdy nie śpiewała w otoczeniu obcych ludzi. Kiedy przyszła jej kolej i wzięła mikrofon, ręce się spociły, a głos zadrżał. Na jej ramię spadła męska silna ciepła ręka. To był Lesza. Miał dziwną siłę, ponieważ Ania natychmiast się uspokoiła. Strach gdzieś się ulotnił, została tylko pewność siebie. Trafiła jej się piosenka Byli Ejlisz niebieskie oczy. Znała ją na pamięć, więc nawet nie musiała zaglądać do tekstu. Lesza myślał, że uszy mu zwiędną, ale kiedy usłyszał te piękne nuty, ten miły, delikatny głosik, po prostu topniał z przyjemności, jak lody na słońcu. Chciał, żeby ta piosenka nigdy się nie kończyła, ale koniec nadszedł i mikrofon przekazano innemu. Wszyscy się na niego gapili, a Lesza i Ania odeszli na bok. Nie wiedziałem, że tak pięknie śpiewasz, skomplementował ją chłopak. Skąd mogłeś wiedzieć? Poznaliśmy się dopiero wczoraj. I to dlatego, że nie pozwoliłam ci wyjść z kuchni. No, jak widzisz, twoje starania przyniosły owoce, uśmiechnął się Lesza. Tutaj też pasuje to przysłowie, że co się nie robi, wszystko na lepsze. Zgadzasz się? Zgadzam się. Ania patrzyła na niego jak zaczarowana. Jego oczy były tak czyste i delikatne, o głęboko zielonym nasyconym kolorze, że nigdy wcześniej nie widziała takiego piękna. I ta fryzura bardzo mu pasowała. Dlaczego wcześniej nie zwróciła uwagi na jego wygląd? Co dziwne, Lesza myślał o niej to samo. Hej, hej! Usłyszała przez biały szum Ania. Chodźmy. Co tu stoicie? Jakbyście się zjarali? Para spojrzała na zegarek, jak to możliwe, że minęło już pół godziny. Patrzyli sobie w oczy tylko przez kilka minut, a może i dłużej. Ani wydawało się, że utonęła w tych zaroślach, które się przed nią otworzyły, a Lesza był gotów rzucić się w ten niebieski ocean jej oczu. Dziękuję za wieczór, powiedzieli sobie równocześnie i również razem się zaśmiali. Może spotkamy się jutro? Zaproponował Lesza. Jutro sobota. Wiem, dokąd powinniśmy pójść powiedziała Ania. Odbierzesz mnie jutro o drugiej po południu? A gdzieżbym się podział? Do domu jechali w milczeniu i nie dlatego, że byli na siebie obrażeni, czy było im po prostu niezręcznie zaczynać rozmowę. Nie, sytuacja była inna. Para zagubiła się w swoich oczach i próbowała znaleźć z nich wyjście, a może nie warto było go szukać. Następnego dnia Ania zabrała go na warsztaty garncarskie. Uwielbiała robić ważony z gliny, więc byłoby po prostu przestępstwem nie pokazać tego leszy. Na początku był bardzo przeciwny, mówił, że wszystko mu wypada z rąk, że sobie z niczym nie poradzi i marudził o czymś jeszcze, ale Ania go nie słuchała, po prostu prowadziła za sobą. Dzień dobry! Młodych ludzi przywitała miła kobieta. Proszę założyć fartuchy. Przejdźcie do sali. Lesza pomógł Ani zawiązać fartuch. Dotyk jego rąk można było porównać do dotyku anioła. Tak delikatnie i subtelnie. Chciało się czuć ten ekstaż cały czas. Warsztaty również przebiegły pomyślnie. Razem ulepili świetny ważon, który Ania postawiła sobie na półce obok telewizora. Następnego dnia Lesza przywiózł jej kwiaty. Nie chciałem, żeby nasz ważon stał pusty, mrugnął do niej Lesza. Ale spryciarz. Zażartowała mu palcem Ania. A teraz proponuję pojechać do parku. Chcecie nakarmić najsmaczniejszym kebabem w mieście. Najsmaczniejszy kebab w Petersburgu. Tutaj też go mają, uwierz. Lesza kupił im dwa kebaby i usiedli na ławce. Wiesz, nie przeżuwając jedzenia, mówiła Ania, przez co wszystko zamieniało się w papkę. To moja najlepsza randka. Dlaczego? Zaśmiał się Lesza na jej głos. Zwykle dziewczyny zamawiają w restauracjach coś takiego, co nie pobrudzi ich i makijaż, który robiły godzinami. Ale kiedy przy chłopaku jesz kebab, to zupełnie inny poziom zaufania, rozumiesz? To po prostu dzikie zaufanie. Wiesz za to jeszcze śmieszniej, ale chciałem z Tobą poważnie porozmawiać. Ania zakrztusiła się i prawie zadławiła kebabem. Długo myślałem, jak najlepiej ci to powiedzieć, zaczął Lesza. Nawet przygotowałem przemówienie. Zapisałem na kartce, tylko ją zapomniałem. I przemówienie też. Mówisz tak, jakbyś zamierzał mi się oświadczyć. Prawie zaśmiał się Lesza. Muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Słuchaj, to za bardzo głupio i może nawet banalnie. Może nawet nie potraktujesz tych słów poważnie. Ale dokończ już. Przestań się jąkać. Kebab, już przeżuwałeś. Wydaje mi się, że coś do ciebie czuję. Tak, znamy się dopiero cztery dni, to nawet nie tydzień. I w ogóle to strasznie krótki czas. No, niektórzy wychodzą za mąż po dwóch godzinach znajomości, przerwała mu Ania. Przepraszam. Zauważyła jego pogardliwe spojrzenie. W każdym razie podobasz mi się. Nie mogę powiedzieć o miłości, bo boję się, że znów się pomylę w tej kwestii. Ale, Boże, jak ja się denerwuję. W każdym razie, czy nie chciałabyś spróbować ze mną związku? Związku. Zdziwiła się Ania. A czy nie przeszkadza ci pierścionek na moim palcu? A tam już go nie ma. Kochanie. No cóż, masz rację, ale nadal jestem w związku małżeńskim. Wkrótce minie miesiąc i wszystko zostanie unieważnione. To nie powinno stanowić przeszkody, zrozum. Rozumiesz, nie mówię tych słów bez powodu. Można powiedzieć, że po raz pierwszy coś takiego mówię. Po prostu nie wiem, jak to wyjaśnić. Sprawiasz, że moje życie staje się bardziej kolorowe. Twoja uroda i Twój głos, one urzekają. Można patrzeć w Twoje oczy wiecznie. Masz tyle zainteresowań, jesteś taka interesująca. Byłbym kompletnym głupcem, gdybym cię nie zauważył. Dobrze. Co dobrze. Zgadzam się, głupku, zaśmiała się Ania i rzuciła mu się w ramiona. On prawie się rozpłakał z napływu uczuć. Po miesiącu Ani udało się rozwieść z Andrzejem. Nie było żadnych komplikacji. Sąd po prostu podzielił ich niewielki majątek, zdobyty w małżeństwie, na pół. Ania dowiedziała się, że on nadal mieszkał z Kasią w jej mieszkaniu, a o swoim jakby zapomniał. Zresztą już zupełnie jej na nich nie zależało. Miała teraz leszka i pełną wolność. Kiedy jechała do Moskwy pociągiem, zamyśliła się: A wszystko to nie wydarzyłoby się, gdyby wtedy nie dowiedziała się o zdradzie. Wszystkie wydarzenia w życiu okazują się tak ze sobą powiązane. Spojrzała w odległą przeszłość. Z Andrzejem nigdy nie była szczęśliwa. Ich drogi rozeszły się przypadkowo, ale było warto. Stała się wolna i niezależna, osiągnęła sukces i nadal dążyła do swojego celu. A teraz wspierał ją kochający chłopak, który, jak miała nadzieję, pewnego dnia ją poślubi. Leszek był tym człowiekiem, który akceptował ją taką, jaka jest. Cenił wszystkie jej zainteresowania, a nawet się nimi zachwycał. Szczególnie podobał mu się jej śpiew. Porównywał jej głos do głosów aniołów. Kiedyś stali przy fontannie w parku, patrzyli na zachód słońca. A pamiętasz, jak kiedyś wrzuciłem pierścionek do fontanny i pomyślałem życzenie? nagle zapytał Leszek Pamiętam, odpowiedziała Ania No więc wtedy życzyłem sobie spotkać miłość mojego życia a ja życzyłam sobie spotkać cię jeszcze raz po tym dniu na wystawie okazuje się, że życzenia się spełniły. Uśmiechał się Leszek i delikatnie pocałował Anię jak najpiękniejszy i najdelikatniejszy kwiat.